O, jakieś skiety. Ciekawe, co jest w środku. To? Nowa edycja Cube Harder w ten piątek? Jedziemy z tym! Witajcie, Cube Hardowicze! Jestem Dawid12, a to jest Changelog drugiej edycji trybu Survival Plus Guildie na wersji 1.21+. Sprawdźcie nasz Discord, gdzie możecie wziąć udział w losowaniu czterech rang VIP na kanale Losowanie. Możecie także tam stworzyć losowanie dla swojego Discorda. Zachęcam do zapoznania się z tematem. Na naszej stronie znajdują się już nowe pakiety zimowe. Zaczynajmy zmiany! Na pierwszy ogień leci mapka. Dodaliśmy nowy biom, jakim jest biom zimowy. Znajdziecie tam dużo śniegu, jak i kilka świątecznych smaczków. Dodaliśmy także generowanie się struktur na mapie z lutem. Jest ich kilkanaście rodzajów. Mocno zmniejszyliśmy także generowanie się kwiatków i jagód na mapie. Do głównej mapy powracają klasy. Dodatkowo klepiemy się na zbrojkach z ochroną 3 i mieczami ostrość 5, ogień 1. A teraz kolejne wymiary. Nether został zaktualizowany. Powróciliśmy do poprzedniej wersji z dwoma liniami. Na samym środku znajduje się bezpieczne miejsce, na którym się pojawicie. Wychodząc za czerwoną linię, znajdziecie się w miejscu, gdzie nie będziecie mogli budować, natomiast możecie tam farmić moby do potek i TNT. Jednak uważajcie, bo PvP jest tam włączone. No i za ostatnią, niebieską linią możecie już sobie swobodnie budować. W Netherze nie będą działały klasy. W Endzie także dodaliśmy bezpieczne miejsce na środku mapy. Przywróciliśmy także możliwość jedzenia złotych jabłek. Klasy również nie działają w tej lokacji. Pod latającymi statkami macie możliwość farmienia Ender Pearl ze spawnerów. Event na monument pojawia się teraz częściej. Usunęliśmy z niego slime z zewnętrznej strony i zbustowaliśmy je wewnątrz. Monumenty zostały także dodane do planu edycji, także będziecie wiedzieli, kiedy się ich spodziewać. Jeżeli chodzi o czas działania TNT, to będzie możliwe do użycia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 21, a w sobotę i niedzielę od 17 do godziny 22. Mała gildia po utworzeniu posiada 4 dni ochrony, średnia 3 dni, a duża 2 dni. TNT nie niszczy terenu na wrogiej gildii. Aby zniszczyć teren gildii, musisz użyć granatu wybuchowego. Dobra, no to o granacie wybuchowym już wiecie? To był właśnie crafting jego. Jak sobie cofniecie, to zobaczycie jeszcze raz, jak był crafting, ale też możecie pod ukośnik craft sprawdzić tak na spokojnie. No i mamy też armatę, moi drodzy, mamy armatę. Armata jest nowym sposobem przebijania na serwerze. Otwieramy ją, trzymając shift i klikając prawym przyciskiem myszy. Możemy w niej ustawić kierunek wystrzału, moc, z jaką walnie, ilość pocisków, opóźnienie i szybkość wybuchu. Możemy także ustawić, czy chcemy strzelać manualnie, czy automatycznie. Armata posiada swój magazyn TNT, więc trzeba ją uzupełniać. Armatę można zliczyć na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wybuch TNT, a drugim jest skopanie jej po prostu, niszcząc jej HP. A teraz pokażemy wystrzał z takiej armaty. Ora! Szybko, gotowi, gotowi! Walimy! Jazda! Jeśli jednak zdetonujemy TNT na terenie wrogiej gildii, to wroga gildia nadal nie będzie mogła budować przez pewien czas, lecz teren się nie zniszczy. Przywróciliśmy stary drop ze zmniejszonym procentem. Zbalansowaliśmy także drop łupkowego złota, łupkowej miedzi i łupkowego żelaza. Od teraz tarcze działają tylko na klasie wsparcie. Teraz zamiast portalu eventowego pojawił się portal klep. Na czym on polega? Otwiera się on w godzinach tak jak w planie edycji na stronie. Losuje jeden sektor, na którym przez 30 minut będzie ranking o 25% większy. Jeżeli portal jest włączony, to przenosi on ciebie na wylosowany sektor w losowe koordynaty na 150 kratkę wysokości i nadaje tobie efekt powolnego opadania na czas spadania. Ho ho ho! W wiosce na spawnie pojawił się Mikołaj! Działa on tak samo jak w poprzednim roku. Codziennie możecie w konkretnych godzinach odebrać od niego 3 nagrody. Jeżeli chodzi o konie, to dodaliśmy możliwość zakupu zbroi na swojego konia, z wyboru wyglądu konia, przejmowanie konia ustajennego, nazywanie konia i brak możliwości wchodzenia na konia podczas PvP. Od teraz na spawnie wprowadziliśmy zasadę braku śmiecenia, więc jeżeli masz jakieś niepotrzebne przedmioty lub kolegów, możesz ich wrzucić do takiego oto śmietnika. Jest on również dostępny pod komendą ukośnik kosz. W portalu klep pojawiła się taka oto piękna dziewczyna, u której możecie sobie wykonywać zlecenia. Zgodnie z godzinami z planu edycji odbywają się automatyczne eventy takie jak Defran, Parkour, Labirynt, UHC, King of the Hill, Wyścig Zbrojeń, Berek, One Shot One Kill i Fragalnia. Na czacie będziecie mieli komunikat, który należy kliknąć lub wpisać komendę event, aby otworzyć GUI. Głosowanie trwa 5 minut na taki event, możecie sobie wybrać, który z nich chcecie i następnie jest 5 minut oczekiwania na graczy na spawnie.
Następnie po wylosowaniu eventu gracze muszą iść na spawna i wpisać ukośnik event, aby zostać przeniesionym na event. Nagrody za wygraną w evencie widnieją pod komendą ukośnik drop. Uwaga! W auto-eventach biorą udział tylko osoby z gildii. Tak samo mogą głosować tylko osoby z gildii. Za jakiś czas administracja stworzy mini-event. Pod ukośnik rozdanie wyskoczy wam GUI i do wyboru będziecie mieli jednego hejsala, turbo drop 5-minutowy lub 15 minut turbo expa. Po 5 minutach od rozpoczęcia wybierania każdy otrzyma nagrodę, którą chce otrzymać. Usunęliśmy całkowicie limity gildii na sektorze i dodaliśmy informacje w przypadku zajętego miejsca, gdzie znajduje się najbliższe miejsce do założenia gildii. Podczas zakładania gildii system sam wybiera tobie środek gildii w pobliżu obszaru, w którym założyłeś gildię, tak aby były równe odstępy pomiędzy gildiami. Każda gildia będzie miała równe odstępy od siebie. Po założeniu gildii cały deepsale zamienia się w kamień. Poprawiliśmy także wygląd G-panelu. Dodaliśmy do panelu gildii za opłatą możliwość automatycznego wykopania fosy oraz postawienia ścian zabezpieczającej. Ta zabezpieczająca po maksymalnym ulepszeniu posiada 500 HP, każdy TNT zadaje 1 HP. Może naprawiać ścianę za opłatą. Bariera chroniąca w sercu gildii jest tylko aktywna w godzinach TNT, jak gildia nie ma ochrony. Dodaliśmy kordy gildii pod komendą G-info. Łóżka AFK. Służą one jako alternatywa do kopania. Od teraz na terenie gildii nie będą działały generatory, więc kopać możecie na łóżku. Dodaliśmy możliwość kopania kobla, robienia Lucky Cube'a, możliwość ulepszenia łóżka, dzięki któremu będziecie mogli kopać piasek i obsydian. Teraz też możecie wyjść z serwera podczas kopania w łóżku. Wasza postać zostaje wtedy na serwerze i dalej kopie, jednak uwaga, nadal można was pokonać. Kopacz. Dodaliśmy nowy blok, jakim jest kopacz. Dzięki niemu możecie w łatwy sposób wykopać sobie design w gildii. Kiedy postawicie takiego kopacza i położycie się do łóżka AFK, zacznie wam kopać bloki pod nim. Dodaliśmy nowy system rankingu, jakim są dywizje. Mamy 9 dywizji. Węgiel, miedź, żelazo, złoto, redstone, lapis, diament, emerald i nederyt. Każda z tych dywizji ma 3 poziomy, z czego nederyt ma tylko jedną. Na start każdy otrzymuje węgiel 1 i 50 na 100 punktów awansu. Zdobywamy teraz punkty awansu i właśnie za każdy awans wchodzicie coraz wyżej. To macie węgiel 1, awansujecie, to macie węgiel 2, 3, potem jest miedź 1, miedź 2, miedź 3 i tak dalej. Nie można spaść niżej niż węgiel 1 i 0 na 100 punktów. Komenda resetuj ranking ustawia tobie 0 śmierci, 0 zabójstw i dywizję węgiel 1 na 50 na 100 punktów. Jeśli masz na przykład 10 na 100 punktów dywizji i dostaniesz punkty na minus większe niż 10, to ustawia się na 0. Jeśli masz 0 i dostaniesz nawet minus 1, to spadasz w dywizji i odejmuje ci od 100 minus 1 punkt. Na czacie zamiast punktów rankingu będzie emotka dywizji oraz poziom dywizji kolorystycznie dopasowany do koloru emotki, np. węgiel 1, numerowany w rzymskim systemie liczbowym. Customowy stół alchemiczny. Od teraz każdy będzie mógł łatwo i szybko robić sobie potki. Otwierając stół alchemiczny mamy do dyspozycji zapisane receptury, możemy stworzyć własną miksturę lub mamy magazyn mikstur. W magazynie mikstur możemy wpłacać sobie tutaj składniki do magazynu. Teraz pokażę wam, jak stworzyć przykładową miksturę siły. Wybieramy sobie siłkę. Na podglądzie na samym dole możemy zobaczyć, jakie składniki do niej są potrzebne. Czyli na przykład tutaj od 1 do 3 netherwortów, blaze powder i potion. Możemy sobie wybrać, czy przedłużona, czy ulepszona, czy pitna. My chcemy pitną, także zostawiamy sobie pitną. Możemy tam wybrać sobie, czy jest rzucana, czy obszarowa, czy właśnie ulepszona, czy przedłużona. Możemy przedłużyć sobie, zaznaczymy przedłużyć jeden redstone. Zaznaczymy to sobie, niech się świeci i zrobimy sobie pitną. Także jak już mamy wszystkie składniki wrzucone do magazynu, wystarczy kliknąć teraz tą potkę na dole i nam się zrobi. Możemy sobie taką miksturę zapisać do ulubionych, wtedy ona nam się zapisze jako miksturka pod Q. Albo możemy lewym przyciskiem myszy stworzyć taką miksturę, albo kliknąć prawy przycisk myszy, aby stworzyć i przenieść ją do magazynu. Wtedy taka mikstura będzie w magazynie mikstur. Dodaliśmy nowe top 10. Top 10 wykopanego stone'a, wykopanego obsydianu, asyst, healy, pereł, koksów, refów, wygranych eventów, otwartych Lucky Cube, rankingów i online gry. Pod komendą ukośnik opcje dodano ukośnik incognito. Od teraz incognito i zarządzanie ustawieniami personalnymi znajduje się w jednym miejscu. Dodaliśmy nowe skórki do zbroi. System aktywności gildii będzie na edycji również brany pod uwagę. W planie edycji na stronie macie wszystko przedstawione, co kiedy się dzieje na serwerze. PS, dodaliśmy nowy wygląd planu edycji. I co, ja jestem Dawid 12, a to był chyba najdłuższy changelog tej drugiej edycji na 1.21 CubeHard. .net, także co? Przekonałem was, widzimy się już w piątek na starcie edycji. Do zobaczenia o 19:00, moi drodzy.